No dobrze, finał Losers Bracket, moi drodzy. Mamy dwóch zawodników na Oceanborn. Jest to best of three, pamiętajmy. W lewym górnym rogu grający jako niebieski zerg Mikołajela Zerogonowski. Tyle skilla, tyle zawirowań w grze tego zawodnika, że aż odwrócił logo swojej drużyny. O! Kto to zrobił? Nie mam pojęcia. Koń stanął na głowie. To, no. A takie coś też widziałem kiedyś. Z drugiej strony, na czerwono oczywiście, mecenas StarCrafta z teamu SciStorm Gaming, Mateusz Gerald Budziak. Oto on. Tak jest, Gerald i jego pokój. Wielki pokój. Pokój ludziom dobrej woli. Tutaj mamy progamerów samych pełnych woli. Patrzę jeszcze na transmisję, na kamerki. Oczywiście laser w tej po lewej stronie, Gerald po prawej stronie. Jest nawet, o, kamerka z publiką się czasami pojawia. Proszę, jakie plot twisty. Tak doskonale. Jest. Tak zwany picture in picture. Picture in picture, tak. Też tak. To będziesz robić, być może, miejmy nadzieję. Oh my god. Dobra. No dobrze. Gramy o wyjście do wielkiego finału, w którym czeka Christianer. Przypominam, tutaj kręcą się jeszcze dookoła ekstraktora te próby i drony, znaczy próby, jeden prób i drony, ponieważ tutaj miała miejsce jakaś taka może próba zastraszenia, że będzie budowany asymilator albo coś w tym stylu, nic takiego nie miało miejsca. No i na ten moment prób jeszcze sobie troszeczkę pojeździ, posprawdza co się tutaj dzieje, jak wyglądają timingi, chociaż te już są znane, więc wydaje mi się, że tutaj laser, znaczy przepraszam bardzo, Geralt nie za bardzo może ma czego szukać, może by jeszcze sprawdzić przypadkiem, o! Wow. No już nie sprawdzi. Co za esportowe wyciągnięcie probki przez Elazera. Nieźle, nieźle, nieźle. Co za... Spamuj ten kawałek sera, żeby wesprzeć spiritowości. Chyba Elazera, piękne, ale dobrze. Piękne, piękne. Ale to tylko ktoś z Minecrafta mógłby być. 12-latek Aplow próbuje te prześpiewki, dobrze. Tymczasem mamy oczywiście już drugą bazę. Sam raz, teraz już pylon się kończy, żeby dodać może jakiegoś Stargate'a. No i powolutku, powolutku, każdy w poprawnym kierunku. Trochę się dziwię, że ustawienie Cybercora jest jakie jest, no bo tutaj jedyna forma zamknięcia tej barykady to postawienie Gateway'a mniej więcej tutaj albo Cybercora i trochę kosztownie jest. Lepiej mieć opcję zamknięcia baterią lub pylonem w ten sposób, no ale wtedy tutaj będzie przejście i dlatego ten Cybercore powinien być kratkę w prawo, ewentualnie kratkę w lewo postawiony. No ale to są takie detale, których być może i tak laser nie wykorzysta, więc nie ma co się przesadnie przejmować. Jeszcze bardzo dziękuję Samael za wsparcie. Cześć, cześć. Adeptka wychodzi. No i poczekajmy na dalsze rezultaty początkowych akcji. To jest tylko BO3, więc tu się naprawdę wszystko może wydarzyć. W finale pełne best of 7 nas czeka. Nie będzie przewagi jednego punktu z górnej drabinki. Zostało to tutaj w tym evencie akurat wycofane. Tak jest. No i Stargate jest gotowy. Tak właśnie mówiłeś, czekajmy, zobaczmy co się wydarzy i teraz czy będzie Voidray? Jednak nie, jest Orakla. Często się ten Voidray pokazywał, tym razem go mieć nie będziemy. No i na ten moment zobaczymy, jak będzie wyglądał Haras. Tutaj dwie adeptki sobie podchodzą. Bardzo standardowo jak na razie to wygląda. Czy one się teleportują do maina? Mam wrażenie, że tak może nie do końca, no dokładnie tak, to będzie tyle na ten temat. Tutaj jest creep rozsiewany, te adeptki nie zrobią zbyt wiele, no bo jakby, okej, no atakują budynek, więc i do tego ten budynek ma łącznie 1500 życia, jak już się wybuduje, więc co one są w stanie zrobić? Tutaj raczej nie będą jakieś ogromne obrażenia zadane. Overlord już się cofa. Tutaj jest jedna ciekawa rzecz, właśnie to jest myślę, że dosyć ważne, że tutaj ten podest dla Overlorda, jakby na większości map ten podest gdzieś jest, nie? Gdzieś tam jakby przed naturalem, w jakiś tam spot, gdzieś tam jakby na rampie, koło rampy do naturala, bo coś takiego. A tutaj on jest dosyć daleko, więc technicznie mógłbyś gdzieś tam może przemycić jakieś jednostki, których ten Overlord by nie zauważył, jakby one wychodziły. Dobra, jest oczywiście użycie tych dwóch adeptek. No ciekawie to nawet zrobił Geralt, bo nigdy się nie przeteleportował, ale cały czas tak akcentował swoją obecność, żeby się po prostu laser trochę tego bał, trochę tego wystrzegał. Ile to będą? 4 Gateway oraz Twilight. No na razie spokojnie, jeszcze zobaczmy, czy Oracle coś są w stanie zrobić. Tutaj chyba nie. Coś tam postrzelane, coś tam obstrzelane. No i tak jak na razie tyle na ten temat. Okej, zostanie zniszczony ten jeden Cryptumor, no to się akurat udało zrobić. I Oracle raczej tutaj już chyba nic wiele, zbyt wiele nie osiągną, no bo troszeczkę tych królowych jest, coś tutaj się dzieje. Gdzieś te królowe sobie cały czas biegają i tak dalej, no tu są trzy, więc raczej zaatakować. No tu jest Sporkoler, to jest tylko jedna królowa, ale ze Sporkolerem to już wygląda całkiem dobrze, jeśli chodzi o ten. No i co, no i mamy Overlorda, który padnie, albo i nie padnie, bo Stalker jest atakowany przez Zevingi, no ale właśnie jest w miarę good.
Dokończy oczywiście niszczenie tego jednego Overlorda. Nie zrobi to supply blocka, a Laser oczywiście nie czeka, tylko żeby się odpłacić, niszczy dwie proby, czyli w sumie równowartość Overlorda w minerałach. Co my tu mamy? O, ja mogę cię prosić o jedną rzecz, ja nigdy cię o nic nie prosiłem, ale możesz dać permabana Divinity, ja bym cię prosił po prostu. Z największą przyjemnością, aczkolwiek no nie jestem zalogowany na tym komputerze. Ajajaj. Uncommon! No dobrze. Okej, Blink będzie za chwileczkę gotowy, ta czwarta baza, no jest też piąta grana, więc może straci po prostu tylko jedną i to będzie tyle na ten temat, a ta piąta w tym momencie już czwarta wtedy się odbuduje. Dobuduje, przepraszam bardzo, zaraz zobaczymy. Orakla atakowana na królowe, tak dosyć agresywnie wychodzą, zaraz zobaczymy, okej, została anulowana ta baza, czy dron padł? Tak, padł. No i na razie... Na razie tutaj jest słuchaj. Okay, przepraszam bardzo, ale to było tak zabawne. Z jakiegoś głupiego powodu. Teraz okrążone troszeczkę jednostek. Tutaj nie ma jeszcze Blinka, więc te Stalkery nie są w stanie uciec. Bardzo ładnie to wygląda w tym momencie ze strony Elezera, a Geralt się naprawdę bardzo mocno potknął. I do tego jeszcze wjazd do jednej z baz. To jest baza numer 3, jeśli dobrze widziałem. No nieźle. Tutaj jeszcze nie tylko to, ale padł gateway, nie? Nie został anulowany ten jeden. Także no, realne straty Geralta. I zobacz, że jeszcze, kurczę, ale to takie zduszenie liczby stalkerów w zarodku jest mocnym. Laser, jedna, druga, trzecia baza się rozekspował od razu. Trzy jednocześnie, bo kto mu zabroni? Ale na 50 tylko 6 dronach to robi, więc ryzykownie, bardzo ryzykownie, z plus... O, kolego, kolego Zergowski. Niby jakieś drony robi, ale tu będzie uderzenie być może znowu w te 2-3 miejsca. Albo taka zmyła, nie? Że atak od przodu i jeszcze dropy na wydobycie tu czy tam. Phoenix. Ciekawy Phoenix jako odpędzator Overlordów może? Jest taka szansa. Wydaje mi się, że to jakby innej opcji tutaj za bardzo nie widzę, zwłaszcza, że to jest tylko z jednego Stargate'a Phoenix grany, więc no jakby to trochę dziwnie by wyglądało. Okej, Hydra Den jest już także gotowy. Oracle się po prostu teleportują, bo tutaj widzę, że jest nieciekawa sytuacja. Jest także atakowany czwarty Nexus i wydaje mi się, że no tutaj fatalnie po prostu atakuje tymi zerglingami. On w ogóle Oracle to sobie robią używanie, ale mimo wszystko będzie w stanie anulować tą bazę. O, i 8 zerglingów w Overlordzie, nice. Tak jest, myśli jak tutaj w pierwszą bądź trzecią bazę zaatakować. Elazer się przemieszcza, jak widzimy. No, no i to tyle na ten temat tych 8 zerglingów. Także no, tu kolejne 8. No, być może chodzi Elazerowi tylko o kupienie czasu, żeby dodronować do tych 80 kilku dronek. Ale jednak też nie może tak tracić tych lingów, nie? Bo to nie jest zbyt mądre. To są kosztowne rzeczy, ale może to zamieszanie spowoduje, że Overlord... A, nie. To zamieszanie nic nie zrobi. To nic nie da. To by nic nie dało, ale tymczasem, no właśnie, on robi, jak wiesz, troszeczkę takie dywersje, jednocześnie tutaj mamy atak, dwa zeloty padną, ten Nexus absolutnie nie zostanie uratowany, trochę zerlingów oczywiście się wycofało, do tego, zobacz jak multitaskuje bardzo ładnie Elazer, naprawdę wygląda to groźnie i Geralt no nie do końca sobie może radzi, może powiedzieć z tym wszystkim, po raz kolejny musi anulować Nexusa, którego będzie budował w tym momencie już chyba czwarty raz w tym miejscu, a musi zbudować gdzieś Nexusa, bo ma tylko 3 bazy na jego przeciwnika, który ma ich już 5. Dzieje się sporo takich ładnych akcji Elazera. Tutaj znowu nie ma jednostki w przejściu. Może to wykorzysta za chwilę Mikołaj. Supply block jeszcze dopada Geralta. Ciężko. I Elazera też. Okej, więcej. Tak, panowie, ładnie zgrani. To jest to. To jest ten polski skill w ogarnianiu supply blocków. Jedno Overlord został zestrzelony, to jak na razie tyle. Stalkery próbują się cofnąć. Są troszeczkę zbyt po lewej stronie mapy, żeby bronić przed tą grupą jednostek, jeśli ona by zechciała zaatakować natychmiast na tą wschodnią bazę. No ale z drugiej strony to jest taki pressing, który w tym momencie cały czas Elazer wykonuje. Wydaje mi się, że nawet nie musi teraz, co tam mamy na północy, dwie orakle. O, tu akurat ładnie to wygląda, bo Sporcrawler w ogóle się jeszcze nie wybudował. Nie, to jest Spine, tak? To jest Spinecrawler. No właśnie, więc jakby nie wiem, co chciał z nim zrobić. Rzucić nim może w powietrze. Jak latawiec żelbetonu, by ten Spinecrawler zaatakował Oracle. Dobra. No ale wystarczy już o polskiej potędze kosmicznej. Czwartą bazę powoli będzie konstruować Geralt. No, raczej przyjmuje Mateusz taką pozycję bardzo, bardzo pasywnego już zawodnika, bo chyba nie widzi jakiegoś okienka czasowego do ataku. Hydry za to podchodzą i one atakować zamierzają. Tutaj też sporo hydralisków. No, wygląda mocno uderzenie lasera. Duże liczby, duże wartości, za to stormów niewiele. No i tutaj jeszcze troszeczkę zlotów jest w stanie przechwycić laser. Storm w naturalu, to jakiś high temp, nie wiem, czy się nie przekręcił od tego storma właśnie. Kolejne sztormowanko.
łatwo o błąd przy tych proporcjach, przy tych niewielkich liczbach Geralta, ale jak dobrze użyje wszystkich stormów, jeszcze z tymi kanonami, z bateriami sobie pogra, to jest szansa. Spora zrobił laser, ale tam po prawej. Tak. A tu nie bardzo. Spokojnie musimy dobić do jednego lasera. Jest 70, nie, przy czym bardzo 85 dronek, więc można spokojnie te 20 stracić. 9 dronek w tym momencie padło, ona jest 15 straconych w tym momencie. Całkiem najgorszy ten storm, tylko jeszcze tutaj troszeczkę tych bainów się znajduje. Ten kolejny storm będzie w stanie troszeczkę przetrzebić ich rangi. No i do tego jeszcze z góry dosyć dużo zerglingów biegało i też zostały całkiem konkretnego storma, tylko jeszcze zostało mnóstwo hydralisków i to jest ogromny problem w tym momencie dla zawodnika protoskiego, który ma 32 limitu na 92. Wydaje się, że to już jest koniec. Taktyczna strata Orakli. No w late game to już raczej chyba nie ma aż takiego ogromnego znaczenia, zwłaszcza w tej sytuacji. Jeszcze tam kilka jednostek zostało dowarpowanych. No i oczywiście jest tutaj ogromna przewaga w limicie, tylko problem polega na tym, że tego limitu tutaj nie ma ze strony lasera. On musi dopiero teraz właśnie dobudował troszeczkę tych zerglingów. Teraz może się cofnąć z powrotem i zaatakować. I wiem, że nie mówi się cofnąć z powrotem, ale powiedziałem to specjalnie. W każdym razie myślę, że hydry powinny... Dobra, nieważne. GG, Elazer, 1-0. 1-0 dla Elazera. Teraz zobaczymy, czy będzie w stanie to kontynuować. Czy też może jednak będzie odbicie Geralta. No musi wygrać kolejną mapę już tak na 100%. To będzie Alkioni. Czy temat Siwan. Dobrze. Alcyon. Alcyon. Tak jest. Dobra, lecimy. Zaraz tutaj jeszcze Geralta muszę zaprosić, bo mam jakiś kłopot z Battle.netem, z tego co wiem. No to będzie to. Gotowość. No to lecimy. Let's go. Bardzo szybko zaczynamy kolejną mapę. No ciekawe, czy Mikołaj sobie pozwoli na trochę szaleństwa, skoro prowadzi 1-0. Ten pan z prawej w koszuli, a obaj siedzimy w koszuli, więc jakby w który... Nie no, my jesteśmy w koszulkach chyba. No. A w koszuli jakby pewnie na tej, na... Na scenie, na tak. Na scenie, okej, dobra. Dobra, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Zachowałem się jak gówniarz w tym momencie. Przepraszam, ale ja po prostu myślę, że wszystko, co jest napisane na czacie, jest pisane o mnie, ponieważ mam tencyjną, no. Więc no. Dobrze, Alcyon jako mapa numer 2, Laser kontra Geralt w wielkim finale Losers Bracket, więc to nie jest wielki finał jeszcze, ale finale Losers Bracket, no i lecimy. Lewy dolny róg grający jako niebieski zerk, wygrywa 1-0, naprawdę bardzo ładny multitasking tego zawodnika, Mikołaj Elazer Ogonowski. Oto on, Lazar oczywiście prowadzi, tak jak mówisz, a z drugiej strony na czerwono mecenas z Krakowa z teamu SciStorm Gaming, Geralt. Bardzo ciekawe, jaka to będzie teraz historia, czy będzie to koniec Geralta na turnieju i trzecie miejsce, czy też może jednak jeszcze wzbudzi nadzieję niektórych fanów Protossów i będzie w stanie ugrać oczywiście mapkę. Ach, ta drona. Drona się zakręciła i będzie musiała, no jak zwykle, dalej postawić hacze. Ale nie ma złotej bazy, nie ma tego szaleństwa Elazera, które już no tak czasami nam pokazywał, robiąc jakieś różne proxy hacze. Tak, no... W sumie mnie zastanawia właśnie, jak to będzie wyglądało, bo z jednej strony ja mam wrażenie, że Geralt się troszeczkę gubił w tym multitaskingu Elazera, czyli mamy sytuację, gdzie Elazer gdzieś tam dropuje jakieś zerglingi, gdzieś tutaj atakuje linii minerałów, jednocześnie ma mocny push i jakby Geralt, no jest ciężko. Ale jak patrzałem na takie batalia kontra batalia, to wydaje mi się, że Geralt bardzo ładnie jakby, wiesz, bronił tych ataków, jakichś takich ataków głównych już, jeśli mogę tak powiedzieć. Ktoś by mógł powiedzieć, no dobra, ale tam tracił. No tak, ale tam była duża przewaga liczbowa w ogóle ze strony Elazera. O to mi chodzi też, że jakby, jeśli spojrzymy sobie mechanicznie na te walki, to wyglądało to, wydaje mi się, że w miarę dobrze, nie? Że tutaj jakiś storm na zerglingi, tutaj jakiś śwież... ogarnięcie jakimiś zelotami rzeczy, bla, bla, bla. Tego typu koncepty. Wydaje mi się, że wyglądało to dobrze. Więc zastanawiam się w tym momencie, wiesz, w jaki sposób Geralt chce podejść do tej rozgrywki, biorąc pod uwagę to, co właśnie powiedziałem. Opcji jak zwykle wiele. Mapa jedna i trzeba wygrać. No musi wygrać. Jestem bardzo ciekaw, czy Geralt spróbuje swojego firmowego, ryzykownego zagrania, jakim jest Dark Templar Drop. Nie widziałem tego za dużo z jego strony na tym turnieju, więc teraz może spróbować. Ja bym osobiście odradzał. Nie jestem dużym fanem tego otwarcia. Jest to ryzykowne, łatwo czasami o stratę trzeciej bazy, ale kto wie. Geralt akurat lubi
Geralt sobie w miarę chwali, jak wszystko ładnie wejdzie, no to zagranie wygląda w miarę mocno. Ale czasami... O mój Boże, on to robi chyba. Nie wiem. Mhm. Nie wiem, Michał, to będzie Twilight, to będą Dark Templary prawdopodobnie. Mhm. DT Drop, taktyka oczywiście stara, niby mocna. Mhm. Ale nie wiem. Stara, ja chciałbym powiedzieć stara jak StarCraft, tylko to by, ja bym powiedział bardziej stara jak Brood War. Mm. Tam się też takie rzeczy robiło. DT Drop to jest dosłownie taktyka z 99 roku. Nie? Ta taktyka jest starsza niż mój samochód. Doskonale. Jak widzimy, pierwsza adeptka przyszła do bazy przeciwnika, zaraz będzie cień rzucony. Tu czy tam, leci już do pierwszej bazy lasera. No i jeszcze poczekajmy na... O, tutaj z góry, ładnie. Tak, to bardzo fajnie można atakować. Nice, tak, no może po prostu tak właśnie troszeczkę przesunąć te drony, żeby one nie zbierały z tych trzech najbliższych minerałków i wtedy adeptka nie ma zasięgu. Pamiętajmy, że adeptki, one są bardzo fajne w takim harasie, ale mają tylko 4 zasięgu. I to jest bardzo, bardzo mało. To jest 2/3 tego, co ma Stalker normalnie. I różnica jest bardzo mocno widoczna. Ale to jeden Zergin coś jeszcze pogryzie. Wydaje mi się, że może po prostu przyspawać go tymi próbami. To będzie tyle na ten temat. Jedna adeptka padnie. Miała bardzo mało życia i nie dała rady się teleportować. No i w zasadzie to tyle w tym temacie. Jest Dark Shrine. I został zauważony ten Dark Shrine. Kolejny bardzo, bardzo niedobry znak dla Geralta. Elazer o wszystkim wie, wszystko widzi, ma masę czasu, żeby się perfekcyjnie przygotować. No dobrze, zawodnicy wiedzą, ile dokładnie dron należy zrobić, żeby odpowiedź była po prostu perfekcyjna. Taka, że już bardziej zachłannie zagrać się nie da. Takiej odpowiedzi zazwyczaj poszukują zergowie. Jak dużo dron mogę zrobić, żeby ledwo bo ledwo, ale jednak przeżyć, albo nawet w miarę pewnie. No i teraz Elazer oczywiście część lingów już nawet wygospodarował do kontrataku na potencjalną trzecią bazę Geralta, natomiast no pewnie resztą będzie się bronić. Kilka dronek, wiadomo. O, jeszcze tyle dron. O! To dużo. Nawet bardzo dużo. Bardzo gorąco witam pana doktora Hollywooda, którego właśnie widzę przed moimi oczami. Oh my god. O, Hollywood będzie mnie lał. Okej. Okay. Chciałbym się ze wszystkimi pożegnać. Bardzo was kocham wszyscy. Także no. Także jakbyście chcieli poznać Hollywooda, to właśnie przyszedł. Jest ogromny, jak zwykle. Okej, okay, jest Dark Templar, który zaczyna coś tutaj lać, tylko że no właśnie już wiadomo, że te Dark Templary są, co chce Geralt w związku z tym zrobić. Można mieć War Prisma, można zrobić 4 Dark Templary, no i zrobić Archon Dropa, czy tam Archon Haras, prawda? To też było w pewnym momencie popularne. Nie mówię, że jest popularne teraz, bo w zasadzie w ogóle tego nie widzimy, no ale można próbować, prawda? Skoro już jakby gdzieś tam zostałeś odkryty, nie? Twoje karty zostały odkryte częściowo przynajmniej. No ale nic takiego tutaj nie ma. Okej, okay, Stalker zestrzeli Overlorda, taka zabawa troszeczkę z tym Warpismem i to tyle. No i zobacz, Michał, jak to wygląda, jak się robi Dark Templar Dropa, który jest dość dobrze kontrowany. A jakby zrobił Oracle, no jaki potencjał w niszczeniu dronek by tutaj był. No i Lasera bym powiedział, że się nie opłaca nie robić Oracle. Dokładnie. No ale pamiętajcie, dobra, że Laser jest ze szkoły No Spore, więc no właśnie. No mamy Robobeja zagranego, mamy Distrektory, mamy ulepszenie prędkości do Warprismów, więc troszeczkę tak brudworowo można by powiedzieć podejście. Teraz prezentuje Geralt, no ale jest dokładnie tak jak mówisz. Na ten moment tutaj jeszcze jakiś... No tylko jedna dronka padła na odekładnie. O, The Warbis, halo! Taktyczna strata 2 Archonów. Mam nadzieję, że to nie będzie miało miejsca. No królowe sobie nie za bardzo z tym radzą właśnie. Problem polega na tym, że królowe zadają mało obrażeń i do tego jeszcze świetnie spawają jej archony, ponieważ archony zadają dodatkowe obrażenia na jednostki biologiczne, a takie są w zasadzie wszystkie jednostki oraz budynki zerga, plus jeszcze kilka jednostek u innych raz, prawda? Mariny są biologiczne? Mariny tak, są. Na pewno. No, tego typu rzeczy, nie? A więc królowe no niezbyt dobrze sobie z tym wszystkim radzą. Tu jeszcze tego mamy kilka zelotów. Myślę, że to może być dobry pomysł, tylko że trzeba jeszcze wyładować te archony. I o, jest ulepszenie do prędkości. No chciałby zniszczyć królowe, ale pojawiły się rocze, dlatego rezygnuję z tej małej akcji Geralt. Elazer jeszcze jak zwykle wpycha się do trzeciej bazy, żeby może jakieś proby złapać, ale tym razem Protoss jest przygotowany. No i po prostu gramy dalej. Widziałem, że był już chwilę temu grany właśnie ten Robobay. Czekałem na te Disruptory, no i w końcu się pojawiły, ale są trochę schowane. Bardzo ciekawe, czy to będzie taki push lądowy za chwilę od Geralta, bo takie rzeczy też widziałem. Z dwoma Disruptorami, taka akcja. Na razie jednak to Archony wylatują, tutaj taka barykada utrudniająca atak.
ale ta lokalizacja też jest bardzo narażona na różnego ataki, na różnego rodzaju ataki, zwłaszcza z roczami. No i złota baza od razu. Czwarta baza to złota baza dla Mateusza. Jeżeli ją utrzyma, no to ekonomicznie będzie w fajnej pozycji. Ale pytanie, czy właśnie będzie w stanie utrzymać. Są dwie kulki. Tak, cztery... Znaczy cztery ochrony... Aha, przepraszam bardzo, bo w tym, w warpizmie są disrespektory. Ups. Także no, ten już w cheaty wpisuje. Slash win. No tak jest. Idę DQD, przepraszam bardzo, aż musiałem pomyśleć przez sekundę. Okej, okay, będzie starał się pewnie puknąć od dołu. Nie wydaje mi się, żeby był w stanie, że to by było zbyt proste, gdyby był w stanie tak po prostu chlasnąć taką kulką w te wszystkie roacze. Będzie mieli... O! No nie, no to tak dwa na raz to też tak dosyć słabo. Kilka z ringów padło i to tyle. No czy wiesz, to jest w sumie za darmo tak naprawdę, ale... no właśnie. Ciężka sprawa w taki sposób zaskoczyć Lazera. Też mnie to zdziwiło, że Geralt użył dwóch kulek, tak jakby liczył, że Lazer, wiesz, tak na chwilę jakiegoś laga mózgu dostanie i wdepnie w te dwie kule. Mm-hmm. Tak po prostu do końca. Cupertino z Duma to jest, a nie z Duke Nukena. Z Duke Nukena nie pamiętam, ale były takie, tam już były jakieś teksty, nie pamiętam jak one brzmiały. Tutaj też kuleczki nie za wiele zrobią, no taki impas trochę tak się obaj... sparaliżowali, bym powiedział. Lazer znowu chce zagrać lurkery z zasięgiem, podobnie jak to było w meczu na Papiego na Crimson Court. Znaczy, takie jest moje podejrzenie, bo może jednak technologicznie skręci coś innego, ale nie, dobra, są lurki, bo widzimy, że zasięg do tych jednostek opracowuje Lazer. Pozostanie raczej chwilę dłużej w swojej bazie, no i jestem ciekaw, jak to rozkręci, a może Geralt pójdzie po prostu w kariery jak rasowy Protoss, no i pokaże nam, jak się te kampę ładnie wykonuje. Mhm. Moim zdaniem to dobry kierunek, ale no... Trzeba jednak zdecydowanym krokiem grać te jednostki. Złota baza będzie ładnie służyć. No i teraz być może ważna batalia. No, znaczy tutaj jest mało jednostek na jakąś ważną... Znaczy, no nie chciałbym powiedzieć, że jest mało jednostek na ważną batalię dla Zerga, ale może tak... Tym będzie starał się odwrócić uwagę, jednocześnie tak od południa starając się atakować. Zaraz zobaczymy, bo tutaj trochę jednostek rzeczywiście gdzieś tam na dole sobie biega. No na pewno ten gold chciałby się go pozbyć, Elazer, przepraszam bardzo. Bo tu już jest piąta baza. To wygląda dużo lepiej, jeśli chodzi o ilość baz, niż to, co widzieliśmy w poprzedniej rozgrywce, nie? Tam Geralt troszeczkę w pewnym momencie to było tak, okej, no dobra, jakby nie mogę budować kolejnych baz, muszę się skupić na budowie armii i tak dalej, nie? Także no. No i się tak zatrzymał. O, przepraszam bardzo, coś tam się dzieje na dole, poleci jakaś kulka, no ale nie za bardzo trafi w cokolwiek. Zergingi w tym momencie przebiegły też tak trochę bokiem. I może nawet anulują tego Nexusa, to by było akurat całkiem ciekawe. Czy to się opłaca za tyle zerglingów? Wydaje mi się, że dla Zerowi się to opłaca. Jest akceptowalne, bo i tak ma nadwyżkę minerałów, więc sobie może wszystko odbudować, a może nawet chciał zamienić te lingi na hydraliski, bo właśnie buduje 6 z nich. No i cały czas jeszcze nie było. Oj, to będzie ładna kula. Oh, wow. Perfekcyjna. 20 jednostek. Kula dała fulla chyba po raz pierwszy. Tak, no i zostanie pod... What? Co to by za War Prism? O co tu chodziło, nie? Taka sytuacja. Dobre. No nie piękna pomógł, sprawa. Nie pomógł, a mógł uratować. To była jakaś akcja warszawskiego taksówkarza, czy o co chodzi? Bo jakby, nie, może nie ogarniam żartu. Okej, dobra. O! Taktyczna pauza. Czemu on widział tego Nidusa? Ja się pytam, Kashim, halo, replay. Sek mojito. Mojito? A proszę podać drinka Elazerowi. Okej, okay, Elazer zapomniał włączyć monitor na potrzeby drugiej mapy. Czy może ktoś ogarnąć? Mhm. A, monitor jednak. Okej, dobra, to nieważne. Dobra, mojito jest w takim razie, tylko monitor. Dobrze. To sekundka. Wchodzimy. Pyk. Aha, jeszcze tak jest. Jeszcze mam dwa razy, 3, 2, 1. Tak jest. Odliczone po 5 razy. Dobra, tutaj jest jeden lurker po lewej. Żeśmy skończyli troszeczkę wcześniej. Kilka sekund żeśmy przeskoczyli. No i teraz pytanie brzmi... co się tutaj będzie działo? No bo z tego co ja widzę, no właśnie, ten lurker obstrzeli go, tak, ale on go nie zabije. Więc to właśnie pytanie, że okej, dobra, można w sumie teraz też drugim disruptorem. Było pytanie z szata w sumie, czy disruptor ma większy zasięg niż lurker? Tak. Ja w sumie... Znaczy, disruptor tak, disruptor niż lurker. Tak. No. Dobry storm na swojego własnego kanona, bo kanony nie otrzymują dodatkowych obrażeń, no to mógłby zrobić w sumie tego, sudoku bombę na siebie. No. I od tej sudoku bomby nie ginie Disruptor, więc mógł sam siebie zbombować i po prostu dałby radę zniszczyć może troszeczkę zerlingów. Okej, ten jeden Archon pada dosyć szybko, nie wygląda to zbyt dobrze dla Geralta. 99 limit, tylko teraz 113.
Wydaje mi się, że Geralt w tym momencie zaczyna naprawdę to już mocno przegrywać. Hydraliski na Stalkery bardzo ładnie sobie tutaj radzą. Teraz mnóstwo zerglingów, poleci może jakiś Storm albo coś w tym stylu. Tak jest, poleciały dwa, tylko te High Templary są teraz atakowane. Jeszcze trzeci Storm, mnóstwo zerglingów tutaj padło. O, ale się przedstawia Elazer odważnie, no, żeby tylko się nie zdziwił, jak Disruptory to przybyły. Te dwie kule, fantastyczne, aczkolwiek Geralt jeszcze się nie obronił, tak Templary by tutaj zrobiły temat. No, ale on się upiera przy innych jednostkach, tutaj też podejście Geralta, trudno, trudno jest. O, i nie będzie dareczków. Tak nie jest. Będzie Dark Shrine'a. No, jest kolejny Nidus, także tutaj ten Nidus naprawdę robi super robotę. Maina w zasadzie prawie w ogóle nie ma, tutaj jeszcze ten pressing cały czas jest wykonywany tylko po to, żeby w jakiś tam sposób odciągnąć te jednostki od Maina, prawda? Żeby w jakimś miejscu było tego troszeczkę mniej właśnie do obrony w głównej bazie. 70 kontra 117, ten Lurker przekopał się na sekundkę, może by go zaatakować tymi zelotami, nie da to za bardzo rady. Teraz ten strzał z Disruptora był całkiem spoko, zaraz zobaczymy kolejny dokładnie. Tak, złapie bardzo duży nasyk plus tego jednego uszkodzonego Lurkera, więc tu się broni świetnie, ale w nie, to jest obraz nędzy i rozpaczy. Za mało jednostek przyzwał do swojej bazy Geralt i Elazer natychmiast to zauważył i po prostu dosłał jeszcze więcej jednostek siecią Nidusową. No i widzę, że 90 już prawie limitu różnicy na korzyść zawodnika Teamu Liquid, więc chyba będzie powtórka z jednego z finałów, gdzie to Elazer walczył z Christianerem. Jest jeszcze jedno podejście Mikołaja, atakuje je, leć. Oj, to była mocna kula. Tak, tutaj przywalił oczywiście, ale no mimo wszystko Geralt będzie chyba za chwilę tracić i tak kolejne cenne jednostki, a nie bardzo ma jak je odbudowywać. Tutaj Elazer schodzi też do drugiej bazy Protossa, zjada go wszędzie, gdzie tylko się da. 100 limitu różnicy, 30 już 8, 9 probek padło. No i GG! 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 2 do 0 dla Elazera. No i Elazer przechodzi do finału i będzie grał z Christianerem w revenge meczu. No i może będziemy mieli powtórkę z rozrywki, jak w poprzednim tygodniu. Jak w poprzednim Open Cupie. Wow, powiem szczerze, że naprawdę jestem ciekaw tego. No Geralt dawał radę, trzecie miejsce, zasłużone w mojej opinii. Dzisiaj pokazał naprawdę fajne gierki. Niestety nie wystarczyło energii na Elazera, który wygrywa to best of three wynikiem 2 do 0. Tak, tak. Zacne starcie. Tutaj szkoda, że jeszcze jakieś kłopoty, jakieś turbulencje były, ale poszło. No przez do momentu, jak te więcej jednostek się w pierwszej bazie nie pojawiło, nie? Tak, może więcej tak, trzeba tak było przyzwać recole, może jakieś kuleczki też pewnie by to wszystko zdusiły w zarodku. Potem gra byłaby bardziej poukładana i Protoss już mógłby walczyć trochę bardziej na swoich warunkach, a takie Elazer po prostu mógł dosyłać, gdzie chciał swoje siły. Tak jest. Czyli Christianer kontra Elazer. Best of seven. Nie ma plus jeden ze strony Christianera, więc on musi wygrać cztery gry.